Siemanko, z tej strony Adam i witam was ponownie na kanale If Tommy Graj. Dzisiaj kolejny film z serii Składy, analiza, przewidywania, a na tapetę rzucamy sobie drużynowych wicemistrzów Polski, a mianowicie Spartę Wrocław. Jak wiemy, delikatnie mówiąc, Spartanom nie wyszedł ostatni finał. Jedynym zawodnikiem, który starał dorównywać się bykom, był Maksym Drabik, jeszcze wtedy junior. A jak będzie w tym roku, czy spróbują odpłacić się bykom? To się jeszcze okaże, a zaczniemy od tego, co w drużynie się zmieniło, czyli kto przyszedł i kto odszedł. Zawodnikiem, który zasili w Spartę, będzie Anglik Daniel Biulli. Przyszedł on z Rowu Rybnik. Natomiast zawodnicy, którzy odeszli, to Andrzej Lebiedew do Rybnika, Jakub Jamruk do Lublina i Wacław Milik do Rybnika. Teraz spójrzmy na skład. Zaczynamy właśnie od Anglika Daniel Biulli. Jego średnia w pierwszej lidze to 1,406. I co o nim możemy powiedzieć? Tak, na pierwszą ligę jakiejś rewelacji to tam nie było. Tak więc, czy to można nazwać wzmocnieniem Spartan? Powiem szczerze, nie wydaje mi się. Raczej pierwszego składu bym tutaj nie upatrywał. Dalej mamy Rosjanina Gleba Czugunowa. Jego średnia to 1,361. Rosjanin niejednokrotnie pokazywał na torze, że jest waleczny, tak, że serducho do walki ma. Oczywiście było to z różnym skutkiem. Czy to będzie przełomowy sezon w jego wykonaniu? Jest na to szansa. Wydaje mi się, że ma papiery na jazdę, ma papiery na to, by stać się takim prawdziwym zawodnikiem na poziomie ekstraligowym. Następny zawodnik to Maksym Drabik. Jego średnia to 2,136. I co tutaj dużo mówić? Torres pokazał w zeszłym sezonie, że jest już zawodnikiem z samego topu. I wydaje mi się, że w nadchodzącym sezonie tylko nas z tym uświadomi. Trzeba też wspomnieć, że Torres to był jedyny zawodnik, który tak naprawdę w finale dorównywał bykom, bo mogło skończyć się kompromitacją. Kolejny zawodnik to Australijczyk Max Frick. Jego średnia to 1,803. Co do Fricka, to na pewno musi ustabilizować formę, bo świetne wyścigi przeplata z bardzo słabymi lub przeciętnymi. Czy będzie w stanie w tym roku jeszcze podnieść poprzeczkę i utrzymać wysoki, równy poziom? Myślę, że ma na to szansę, ale też kontuzje, które odnosił, wyhamowały jego rozwój. I przechodzimy do kapitana Spartan, czyli Macieja Janowskiego. Jego średnia w zeszłym sezonie to 1,962. Medzik ostatniego sezonu też do najlepszych nie może zaliczyć. Zdarzały mu się też wpadki, sezon bardzo nierówny, z tym, że Medzik to jest Medzik i o jego poziom bym się raczej nie martwił. Także jeżeli będą omijały go kontuzje, nadal będzie prowadził Spartan po zwycięstwa. No i jest i on, Anglik Ty Wuffinden. Jego średnia to 2,208. Wuffinden już od wielu lat jest filarem Spartan. Zeszły sezon miał słabszy, głównie przez tą makabrycznie wyglądającą kontuzję. Praktycznie zabrała mu cały sezon. Wrócił na końcówkę, ale oczywiście straconego czasu nie szło już nadrobić. Nie był w stanie pomóc swojej drużynie. W nadchodzącym sezonie myślę, że znowu będzie jednym z mocniejszych ogniw drużyny z Wrocławia. No i przejdźmy do juniorów. A oczywiście zaczniemy od kobiety w drużynie, czyli Wiktorii Grabowskiej. Czy dostanie szansę w tym sezonie? Myślę, że nie, ale byłoby to miłą niespodzianką. Dalej mamy Przemysława Liszkę. Jego średnia to była 1,087. No i właśnie na Przemka Liszkę we Wrocławiu liczą, że podtrzyma tą formę i zrobi krok do przodu, bo w tej formacji juniorskiej, gdzie juniorem nie jest już Maksym Drabik, zrobiło się trochę pusto. Następny zawodnik to Mateusz Panicz. Za dużo nie mogę o nim powiedzieć, młody zawodnik, także wydaje mi się, że jeszcze jest dla niego za wcześnie. Patryk Wojdyło. Ostatnio mogliśmy wyczytać, że najprawdopodobniej zakończy karierę albo wróci do Stali Rzeszów. Ile w tym prawdy? Do końca nie jest jeszcze nic potwierdzone. Sam zawodnik też jednoznacznie nie powiedział, jak dalsze jego losy się skończą, ale jeżeli by miał zakończyć karierę, to Wrocław na pewno ma duże problemy. No właśnie, jeśli chodzi o problemy wrocławian, to w szczególności jest to właśnie formacja juniorska. Wiemy, że próbowali ściągnąć braci Cużytków, z tym, że tam, tak jak wyczytałem, jest problem, bo Stal Rzeszów chce trochę więcej pieniędzy niż wrocławianie chcą tak naprawdę wydać i do końca nie wiadomo, gdzie tak naprawdę zobaczymy Cużytków w nadchodzącym sezonie na dzień dzisiejszy. I tak właśnie prezentuje się skład drużyny na nowy sezon. Przejdźmy więc do analizy. Może na początek plusy. Na plus drużyny na pewno może być chęć wzięcia rewanżu i w końcu sięgnięcia po złoty medal. O takich zawodników jak Maciej Janowski, Ty Wuffinden czy Maksym Drabik nie musimy się martwić. Oni swoje, podejrzewam, zrobią. Gorzej wygląda to z drugiej strony medalu, czyli minusy. A tutaj jest ich znacznie więcej. Największym minusem moim zdaniem jest właśnie ta juniorka. Wygląda to na razie nie za ciekawie i powiem szczerze, że jeżeli czegoś działacze nie wymyślą, żeby kogoś ściągnąć jeszcze, to może być kiepsko. Bo wiemy, że bez juniorów, chociaż nie wiem, jak bardzo możesz mieć silny pierwszy skład, bez juniorów za dużo nie wywalczysz, jeżeli chodzi o playoffy. Bo tam głównie właśnie wygrywa się młodzieżą. Już to nieraz podkreślałem i po raz kolejny to powiem. Kolejny minus, moim zdaniem, to mimo wszystko jest tor. Nie wiem, czy to chodzi o przygotowanie toru, ale nie może być tak,
żeby zawodnicy, którzy jeżdżą u siebie, później czytali tor od gości, tak? Tor musi być atutem, a w zeszłym sezonie nie do końca tak było. To muszą po prostu poprawić. Nie ma innego bata. Kolejnym minusem, i się troszkę tutaj właśnie boję, są zawodnicy Max Frick i Gleb Ciugunow. Glebowi pewnie można więcej wybaczyć, jakieś wpadki, ale Max Frick musi naprawdę wejść na najwyższy poziom i przede wszystkim równy, a w tym ostatnio bywało różnie. Tak więc jeżeli ta dwójka wejdzie o półkę wyżej, a przede wszystkim będzie utrzymywała równą formę, to wtedy jak najbardziej mają szansę ugryźć byki. Jeżeli nie, no to powiem trzech zawodników, czyli Drabik, Janowski i Wufi, mogą nie dać rady. Mogą nie dać rady, bo Daniela Biuliego nie zaliczałbym do wzmocnień. Chociaż kto wie, może się mylę. Nigdy nie wiadomo, kto wypali w nowym sezonie. Także na minus jeszcze też do końca, może nie na minus, ale osoba trenera. Ja bardzo lubię Darka Śledzia, ma serducho, jest za drużyną z Wrocławia całym serduchem i zrobiłby wszystko, żeby sięgnąć po złoty medal. Tylko nie do końca jestem pewien, czy jest fachowcem, jeżeli chodzi o właśnie takie aspekty trenerskie. To będzie na pewno sezon dla niego weryfikacji. Jeżeli tutaj by mu się noga poślizgnęła, to nie wiem, czy działacze nie pójdą w innym kierunku. Ja życzę Darkowi z tego miejsca jak najlepszych wyników. Po prostu nie jestem co do jego osoby pewny. Wy może macie inne zdanie. Takie jest moje. No to co? No to teraz czas na mój typ. No i tutaj się pewnie zastanawiacie. No, wam powiem, też się długo zastanawiałem. Moim skromnym zdaniem, mimo wszystko, mimo tych minusów, co powiedziałem, stawiam Spartę na drugim albo trzecim miejscu. Dokładnie, na drugim albo trzecim miejscu. Bo ja tak jak powiedziałem, jeśli Gleb Ciugunow i Max Frick odpalą, a potencjał mają bardzo wysoki, to nawet z tą słabszą juniorką wydaje mi się, że są w stanie naprawdę porządnie zagrozić bykom. Jeżeli ci zawodnicy pozostaną na takim poziomie jak w ostatnim sezonie, to wtedy bardziej bym się skłaniał ku brązowemu medalowi. I w takim przypadku to i tak by było naprawdę dobre miejsce. Także ja z tego miejsca, jak każdej drużynie, życzę powodzenia. Jak każdej drużynie życzę Mistrzostwa Polski. Byle był sezon bez kontuzji i Spartanie mają coś do udowodnienia nie tylko kibicom, ale przede wszystkim sobie. I w końcu będą chcieli zdobyć ten upragniony złoty medal. Ale mimo wszystko mój typ to jest drugie, trzecie miejsce. Tak bym to właśnie widział. A jak będzie, to tor zweryfikuje tak naprawdę. Tutaj możemy sobie pogdybać, podyskutować. Ja z tego miejsca zachęcam was właśnie do pisania w komentarzach, jak wy to widzicie, jakie wy macie szanse, jakie pozycje medalowe wydajecie wrocławianom. Ja z chęcią poczytam wasze opinie. No, tak więc mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jak spodobał się, to oczywiście proszę, żebyście zostawili tą łapeczkę w górę. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, serdecznie was zachęcam. I co? No i kończymy na dzisiaj, prawda? Tak więc to tyle na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć! Come on!